Przyrodni kapłani, osoby zakonne, drogi diakonie Grzegorzu, droga rodzino i przyjaciele kandydata do święceń, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystość. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. W świecie mamy uznanie dla wielu ludzi. Szczególnie cenimy tych, którzy spełniają swoją powinność uczciwie, z oddaniem, szacunkiem dla drugiego człowieka. Niekiedy w telewizji widzimy wielkich społeczników, którzy bez reszty oddają się pasji swego życia, służąc w jakimś zawodzie innym. Pracują nie licząc godzin czy wynagrodzenia. Takich ludzi chwalimy i podziwiamy. Mówimy czasem o nich, że są to ludzie z powołania. Ale czy tylko oni są powołani? Oczywiście, że nie. Przecież każdy z nas służy w swoim zawodzie dla dobra innych ludzi. Bóg powołuje bowiem każdego człowieka, mężczyznę, kobietę i dziecko, starszych i młodych. Każdemu z nich daje do wykonania jakieś zadanie w życiu. Usłyszeliśmy dziś Ewangelię, która mówi o Chrystusie, dobrym pasterzu.